Jeszcze raz powtórzę, bo słyszałem to, chociaż tutaj dzisiaj osobiście, wcześniej z jakichś innych wycierających informacji, dokumentów, że bank jest wzorem dla innych banków. Tego dowodem są tutaj prezentowane wyniki. Nie chcę się powtarzać, ale chcę zwrócić uwagę, że niezwykle rzadko osiągane są takie wyniki w zakresie efektywności. Tutaj taki parametr C do I, który był prezentowany przez panią prezes na poziomie 50 kilku procent, jest rzeczywiście standardem trudnym do osiągnięcia w większości banków spółdzielczych w Polsce. Natomiast państwo się zbliżacie do standardu takiego, jaki w tym zakresie ma większość banków spółdzielczych w zachodniej Europie. Także to jest niezwykle cenne. Samo się to na pewno nie bierze. To jest zasługa zarządu, który w taki sposób umiejętny prowadzi bank. My też jesteśmy jakby pełni satysfakcji, że taki bank w taki sposób prowadzony jest członkiem KZBS-u. Mamy tutaj też doświadczeń prezesa zarządu państwa banku jako członka Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W ten sposób urzeczywistnia się to, co tutaj przedmówcy mówili, mianowicie współpraca. To, co dla spółdzielczości, dla ruchu spółdzielczego, oczywiście mam tutaj na myśli głównie sektor bankowy, jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, to jest współpraca i wspólne działanie, ponieważ wyzwań jest ogromnie dużo. Przedmówcy wspomnieli, ja nie chcę powtarzać, ale wyzwania dotyczą nie tylko zakresu regulacji, o których tutaj była mowa, ale przede wszystkim technologii i oczekiwań członków i klientów banków, nie tylko spółdzielczych, ale wszystkich. Nowych pokoleń, młodych konsumentów, także klientów banków, którzy będą oczekiwać coraz więcej. Na to wszystko musi starczyć wyobraźni, umiejętności, zarządzania, a także pieniędzy. I oczywiście dobrym prognostykiem jest to, że bank umiejętnie zarządzany w trudnych czasach, o czym tutaj była mowa, niskie stopy procentowe to są trudne czasy dla banków, że bank wypracowuje zyski, które będą prawdopodobnie w jakiejś części musiały być przeznaczane na te dostosowania. Po to, żeby bank był wzorem dla innych, żeby generował wyniki, był dla państwa przedmiotem satysfakcji, no i żeby też służył lokalnej społeczności, ludziom, przedsiębiorcom i wszystkim tym, którzy są z bankiem w jakiś sposób związani. Chcę jeszcze położyć jakby nacisk na ten element współpracy. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych nie zrzesza wszystkich banków w Polsce, ale zrzesza w tej chwili większość. Są to na ogół banki, które też sobie dobrze radzą, które wybrały drogę pewnej takiej współpracy bliższej, wspominanej tutaj pod takim hasłem IPS, czyli instytucjonalny system ochrony, który podnosi poziom bezpieczeństwa, dzięki temu wzmaga zaufanie środowisk lokalnych do sektora bankowości spółdzielczej, nawet w takich sytuacjach, które no, przytrafić się mogą, jak w każdym biznesie, tak jak była mowa, jeden czy dwa banki spółdzielcze, no, miały te nieszczęście, że upadły, ale to się zdarza. Po to są te systemy, po to są różnego typu mechanizmy bezpieczeństwa ogólnego, żeby temu zaradzić. Także nie chcę mówić więcej, myślę, że to jest tak wielki powód do satysfakcji dla państwa jako członków, można powiedzieć, takiego wzorcowego banku. Także jeszcze raz chciałbym pogratulować, też jesteśmy pełni satysfakcji, życzyć państwu i bankowi takich efektów w bieżącym roku, w którym wypracowywane są kolejne wyniki. No i takiej właśnie też dobrej pasy w budowaniu tej tkanki sektora banków spółdzielczych. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję.